Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Kana. Jesteśmy w Różnicy w drzewie genealogicznym z naszym Derekiem. Jak ostatnio możliwe, że zwróciliście uwagę, w zasadzie to mam nadzieję, że dobrnęliście do końca odcinka, gdzie była krótka cutscena, gdzie Derek wyznał pewne uczucia mamie swojej dziewczyny. Także, no, sytuacja dosyć krępująca, dziwna, spontaniczna. W zasadzie to jeśli ma się gdzieś tam jakieś swoje poszanowanie, jeśli chodzi o takie rzeczy, no po prostu tak się nie robi. Tak się nie robi. No ale Derek po prostu ma rozerwane serce na milion kawałeczków, gdzie darzy uczuciem dwie kobiety, gdzie niestety są one rodziną i to bardzo bliską, ponieważ jest to córka i matka. Więc tak, no słabo, słaba sytuacja, ale tak wyszło. Derek nie wie, co się z nim dzieje, pisze non-stop książki, szkoli się w tej kwestii, ponieważ bardzo chciałby właśnie skończyć pisanie swoich książek, poezji, romantyzmu. Bardzo mu na tym zależy. A też nie ukrywajmy, ale bardzo mu to pomaga. Słodka kapreze, proszę cię, zjedz sobie, bo widzę, że jesteś głodny. Także tak, do szkoły dzisiaj nie poszliśmy, zrobiliśmy sobie wagary, namalowaliśmy obraz, który wam tutaj pokażę. Jest on tutaj. Także obraz jest namalowany, wydaliśmy książkę, także bardzo fajnie, będziemy dostawać tam kilka simoleonów, chyba coś koło 20, także tak to wygląda. Kończysz pisanie tej książki, skończysz sobie później, zjedz sobie śniadanie, bo ponieważ, muszę wam pokazać mamę z Emmy, ponieważ ona dosyć się zmieniła, także zaprośmy Stellę do spędzenia tutaj z nami czasu. Jak tutaj widzicie, już sobie wejdźmy może w profil. I Stella. Stella wygląda teraz tak, ponieważ w ostatnim odcinku, jak zauważyliście, Stella była taka, wiecie, że jak to możliwe, że wzbudza takie emocje w młodym mężczyźnie. I gdzieś ta sytuacja tak na nią wpłynęła, że stwierdziła, postanowiła zmienić swój ubiór, swój wygląd, żeby jednak mu się podobać. Gdzieś ona tak, nie wiem jak to nazwać nawet do końca, jako mama, no nie powinna robić tego swojej córce, natomiast to wyznanie Dereka, nie ukrywajmy, Derek też jest bardzo przystojnym chłopcem, mężczyzną, nastolatkiem, poruszyło Stellę. I Stella, cóż, zmieniła swój wygląd i no co ja mogę powiedzieć, no są zakochani w sobie i będzie to relacja, myślę, dość skomplikowana, także zaproś Stellę do siebie, no miejmy nadzieję, że Emma się nie dowie, albo że się dowie i kopnie w tyłek Dereka, bo Derek, no franca z niego i to niemała. I patrzcie, już przyszła do nas, także już wam ją pokażę z bliska. Także, no kurczę, tak ona wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Na pewno, no, 1000% inaczej niż wcześniej. To trzeba przyznać. Nie wyglądała tak, prawda? No, włosy, no wszystko zmieniła, wszystko, nawet usta powiększyła, powiem wam, serio. Była na operacji plastycznej, powiększyła usta i troszeczkę kości, tutaj żuchwę sobie, wiecie, powstrzykiwała różne rzeczy. I, no i ogólnie zmieniła swój styl. Bo jednak wcześniej wyglądała jeszcze jak matka, a teraz to nie do końca. Ale cóż. Cóż, mogę wam powiedzieć. Ogólnie oni zamierzają się spotykać ukradkiem. Tak, aby Emma się nie dowiedziała, więc dramat. Naprawdę, jak Stella może to zrobić własnej córce? Ale cóż, samotna matka i nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co ona wymyśla. Ale tak, lecimy z pierwszym pocałunkiem tutaj. Także, Dereku, bierz się do roboty. Wstyd mi za ciebie, jak możesz matkę i córkę tutaj sobie wokół palca, wiecie. Jak możesz? Wstyd. Wstyd i hańba po prostu. O kurde, coś mi się z... Klebi się dzieje. Kocham simsy. No, come on. Dobra. Odcięło się. Wybaczcie mnie, ale naprawdę od ostatniej aktualizacji mam mnóstwo problemów z simsami i ja nie wiem, co poradzić na to, bo i zepsute mody usunam i no... Dziwne rzeczy się dzieją. Ale cóż, ja chcę zobaczyć ten pocałunek. Ja muszę zobaczyć ten pocałunek, czy ona odwzajemni. Mimo wszystko. Czy jednak odrzuci Dereka. No i przyjęła pocałunek. Także w
Wstyd i hańba, dziewczyno. Wstyd i hańba. Jak mogłaś to zrobić własnej córce? Obejmij. Także grubo. I lecimy na grubo. I jedziemy z tym. Figlujemy. Nie możesz wejść tutaj do łóżka, naprawdę. Serio. Jak tu wskoczysz? Aha, stwórz zwierzę. Nie. Zaportuj się. O, i teraz? Rewelacja. No to inaczej. Idziemy pod prysznic. Co? Są żarty. Resetuj obiekt. Aha, ale mnie to denerwuje, a nie wejdę w tryb budowania, ponieważ tam są różne problemy. Dobra, no to nic. No, nie będzie Barabara w odcinku. Nie będzie, chyba że gdzie indziej. Może byśmy do niej pojechali, ale ja się boję, że tam będzie jej córka. A Derek chciałby z nimi obiema tutaj, nimi obiema się zająć. Także, no, pogłaś po policzku. Twoją, nie wiem jak to ująć, o, matka do ciebie dzwoni. Hej kochanie, z tej strony mama, kiedy przyjedziesz do domu? Wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski. Tak, na pewno, wiesz co, oszustko jedna. A, wpadaj do nas, zobaczysz moją, jedną z wielu dziewczyn. Albo nie, dobra, ty idź sobie stąd, idź, wyślij do domu, niech ci... Nie, mama, lepiej żeby cię nie widziała. Lepiej, żeby cię nie widziała, lepiej, żeby poznała prawdziwą jakby dziewczynę, kurde, prawdziwą, jak to brzmi. Ona też jest prawdziwa, ona nie jest wymyślona. Tylko wiadomo, stamtą się pokazywać, a tą wykorzystać. Może nie wykorzystać, ale no wiecie, o co mi chodzi, prawda? Mam nadzieję, że wiecie. Przeszukuj plażę, muszle. Przyjdzie mama, no to pożyczymy, poprosimy ją o pożyczkę. Nie, Stella, daruj sobie. Nie przyjdziesz do nas. Nie, nie możemy. Nie możemy, Stella. Tak wiesz, po tajniacku. Stella, przestań. Dobra. Weź się, błagam cię, zarób jakieś pieniądze, przeszukaj muszle. Gdzie jest mamuśka? Miała przyjść do nas. Chciałam od niej pożyczkę wziąć. Mama, mother. Tu jesteś. Zaproś mamuśkę. Dobra, jakieś tam znaleźliśmy muszelki. Przeszukuj plażę, muszle. Tosik tam sprzedamy. 130, super. Super, bo wiecie, jak przyjdą rachunki, to my nawet na rachunki tak naprawdę nie mamy. Mamy luksusowy ręcznik plażowy za 25 simoleonów. Słabo, powiem wam. Dobra, przeszukuj plażę i sobie przeszukam plażę znowu. Kurczoki? Kurczoki. Kurczoki, z którymi nic nie można zrobić, szkoda. Ale spoko, Gaja przyjdzie, także liczę, że jakąś kaskę synowi pożyczy. Bo jesteśmy biedni, goli i wesoli. O, weseli, przepraszam. Dobra. Mother, where are you? Przeszukaj plażę, muszle. A, jest tu mamuśka, to przecież ty przeszukujesz plażę. Serio? Szukasz może dla syna własnego. Dobra. Poproszę o objęcie, no na pewno przyjazne. Spróbuj pocieszyć, nie wiem po czym. Coś się stało? Przestraszona jesteś. Dlaczego jesteś przestraszona? Ojuj, starość, nie radość. Dobra, kochana moja. Ożywiona rozmowa, to na pewno. I byśmy chcieli pożyczyć pieniądze. Pieniądze, czemu on nie podchodzi i... Lecimy, szukamy pożyczki, ja chcę pożyczyć pieniądze. Gdzie to jest? Ojejku. Really? Brasiu, zdanie udziel porady, blablabla. Ojeju, dobra, pogadajcie sobie w takim razie. Ja chcę mamuś kasę od ciebie pożyczyć. Bo mnie na nic nie stać. Mamo, obiecałaś mi pomóc. Dobra, spróbuj pocieszyć, to nieożywiona rozmowa, blablabla. Jak was wkurzę, to takie jak ja robię, to was przepraszam, ale to takie mam, tak mam. Wyraź uznanie, schlebie i rozmawiaj o zainteresowaniach, o życiu uczuciowe, strata. Dobra, zapytaj jak minął dzień. Ja kasy od własnej mamy nie możemy pożyczyć. Serio? Dlaczego? Przeszukuj plażę w takim razie, muszle szukaj. A możemy razem muszle szukać w takim razie, czy też nie możemy? Możemy tylko budować razem. Dobra, obejmij w takim razie, przeszukuj. No nic, będziemy musieli jakoś albo na śmieciach żyć, albo nie wiem co. Ciężka sytuacja ogólnie, powiem wam. Bardzo ciężka podejść tutaj możemy przeszukać plażę. Przeszukaj plażę. No, come on, dajesz. Musimy to jakoś ogarnąć, naprawdę. Ciężka sprawa, powiem wam. Ewentualnie w sumie możemy tamtą babkę, Stellę możemy wykorzystać. Tak naprawdę. Moglibyśmy ją wykorzystać do tego, żeby... Wiecie, no... Nam dawała pieniądze na jakieś tam drobiazgi.
O, mamy kolejną muszelkę. Dobra, no to ja tak będę szperać i szukać. Kochani, kochani, na horyzoncie wychodzi jakaś piękna dama. Piękna dama. Zoe. Flirciarskie zapoznanie, chociaż nasz Derek jest wykończony i nie ma już siły na nic. O, dziewczyno, ja cię złapię. Tak, że niby cię unikam. Pochwal wygląd, że pomimo tak ciężkiej pracy całymi dniami przepięknie wyglądasz, kochana. Tak ciężko harujesz, ale no, jesteś cudowna. Dobra, wyznaj zauroczenie. A, dajesz. Dajesz, dajesz. Dobra, żadna ci nie odmówi. Ocałuj dłonie swej nowej niewiaście. Wyznaj zauroczenie. Boże, ale romantyk z niego. Nie, ty nas odrzucasz? Jak to możliwe? Kochana, tak się nie robi. Dobra, to kiedy indziej. Przeproś, błagaj ją o wybaczenie. Przecież kochana, kochana. Zadaj o ulubiony kolor, to bądźmy dżentelmenem. Czasem nie wolno tak wyrywać. Dobra, chodź do domu. Myślę, że się troszeczkę ogarniesz, pójdziesz spać, ale kochani, troszeczkę nazbieraliśmy. Minimalnie nazbierałam. A to możemy sprzedać, czy nie? O, dalej nie możemy, nie jest na ten. Dobra, to możemy sprzedać i tą muszelkę możemy sprzedać. Mamy 800 simoleonów, jest całkiem zacnie, jest całkiem dobrze. Jeśli jeszcze ktoś na Plopsi zakupi nasze obrazy, to myślę, że nie będzie najgorzej. Dobra, ale myślę, że nasz tutaj Derek pójdzie się ogarnąć, pójdzie spać i widzimy się nazajutrz. Kochani, mamy następny dzień i spójrzcie, tutaj do nas przyszedł nasza kochana siostrzyczka. Któż by pomyślał, opowiedz dowcip o małpach. Także nasza kochana Loren tutaj przyszła, to znaczy kochana, no ona to była mamin córcią. Mamin córcią, zawsze cię mówi mamin synek, nie? A tutaj była mamin córcia. Dobra, rób zabawne miny i tak ogólnie to powiem wam, że dostaliśmy od niej prezent. Nie rzeźba konia. Gdzie jest ten prezent? Nie wiem, gdzie on jest. No ale dobra, to sobie sprzedamy. Mam nadzieję, że to nie był ten prezent. Dostaliśmy jakiś prezent, ale to może on jest w wyposażeniu rodziny w takim razie. Może tak być. Dobra, nasze rodzeństwo sobie tutaj oczywiście pogawędzi. Jest sobota, godzina 16, przepraszam. Lubi granie w gry? Nie, nie lubisz. Ty nie będziesz lubiła. Ale tak, wcześniej mówiłam, że tu może będzie siłownia. Mam nadzieję, że mi nie wali z tym, jak tutaj przejdę sobie do, wiecie, właśnie tego trybu. Mam nadzieję, że nie, ale jednak tu nie będzie siłowni. Tylko będzie. Kurczę, no on jest romantykiem, prawda? On jest romantykiem. I uważam, że powinien mieć takie swoje miejsce i dla swoich nowo poznanych kobiet. Kurde, no. Zaraz tutaj się normalnie jakiś grej pojawi, dobra. Ale tak, to możemy w zasadzie gdzieś wstawić na dworze nawet. Nawet tutaj gdzieś, o. Tak, tutaj będzie pokój, w którym będą działy się różne rzeczy, bo u góry mam jakiś problem. U góry jest jakiś problem, także weźmy sobie tutaj. Jakiś ciemny dywan. Na razie tylko tyle, bo nas nie stać. Ale to właśnie będzie taki pokój. Wiecie. Wiecie, o co chodzi. Dobra, wróćmy się tutaj. O, fajnie, wszystko działa. Także rewelacja, rewelacja. Oczywiście FPS-y lecą. Ale tak, naszą siostrzyczkę za chwileczkę poprosimy o to, aby opuściła nasz dom. A ja szukam. O tu. I chciałam zaprosić naszą Stellę do spędzenia razem czasu na tej parceli. Także ciebie poprosimy o opuszczenie, wyślij do domu. Ja czasu nie mam. Nie mamy czasu naprawdę na jakieś seregiele, to trzeba z grubej rury, bo za niedługo będziemy dorośli, a fajnie byłoby jednak spełnić, no, ogarnąć zasady po prostu, które mam do zrobienia. Matka, nie, sio, paszą won, matka. Wyślij do domu, idź sobie, nie, mamo, idź sobie stąd, idź. Idź, wcale nas tu nie widziałaś, idź sobie. I gdzie jest Stella? Hello, kochanie, o, tu już czeka, patrz, jaka przyczajona tygrysica, nie? Przyczajona tygrysica. Jest. Jest nasza Stella. Także proszę cię o romantyczne pocałuj w szyję. Miejmy nadzieję, że tutaj nigdzie nie będzie jej córki. Miejmy taką nadzieję. O, super, możemy sprzedać obraz. Rewelacja. Nie, aha, wygasło. Nigdy nie przeczytam do końca, nie? A już jestem zadowolona i w ogóle. Jesteś prawie jedyna. Jesteś prawie jedyna. Ale dobra, śpi, a co, nie możecie? Dobra, chodźcie tutaj. Ale jeszcze jesteś słodki. Ojeju.
Igluj. I kochani, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Co tu się... Od Janie Pawła. Co tu się dzieje? No. Derek. Przegina. Ale tak, to jest właśnie ten pokój. Wszyscy wiemy, do czego on służy. Do przyjmowania gości. O, tak, będzie on właśnie do przyjmowania różnych gości. Dobra, nieważne. Bo ja naprawdę też czasem to ja pierdzielę od rzeczy tutaj. Dobra. Kochani, także stało się. Stało się. Derek tutaj zaszalał, a nie wyskoczył mu komunikat o pierwszym razie, ponieważ jego pierwszy raz był z... Domyślacie się z kim? Ze mną. Mhm. Tak to właśnie się stało. Ze mną miał już swój pierwszy raz, także no cóż zrobić? Ma dziewczynę i tutaj drugą. No, co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także Stello, czy chcesz zostać u nas na noc? Całuj dłonie i zaproś na noc. Chcesz zostać? Zostaniesz? Zostawisz swoją córkę samą w domu? Noc jak u ciebie brzmi świetnie. O, rewelacja, też tak sądzę. Też tak sądzę, kochana, ale to, kochani, nie koniec. Przechodzimy do romantycznych i postaraj się o dziecko. Dzieją się niesamowite rzeczy tutaj, naprawdę... No, Derek zwariował. Przyjmijmy, że on nie wie, że to jest postaraj się o dziecko, tak? No, jak coś to będzie wpadka i tyle. Ale, no, oszalał na punkcie Stelli. Ale co on może zrobić, gdy ogromnym uczuciem też darzy MME? Co wy sądzicie o tym wszystkim? A tutaj patrzcie, ile ludzi się zbiera. Cudownie, można iść na łowy. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tej relacji. Jak ona się rozwinie. Jak wy to widzicie. Ale no, powiem wam, jest grubo. Jest na pewno grubo. I kochani, tutaj mamy jakieś zbiorowisko ludzi, o których oczywiście nie przyjmiemy. Nasz Derek nie śpi. Stwierdził, że wykorzysta moment, że Stella śpi. Nie budzi się. I pojedzie do Emmy. To jest jedna możliwość, kiedy może on się spotkać ze mną. Kurde, jakie ten... Idźcie sobie, wyślij do domu. Idźcie sobie stąd. Dzięki za żarcie. Jedzonko sobie oczywiście schowamy. I lecimy do Emmy. No i kochani, dotarliśmy do naszej dziewczyny. Ona jeszcze nie śpi, także bardzo dobrze się składa. I w końcu mogą być sam na sam, bo wiesz, gdzieś tam mamuśka jednak była, a pomimo, że ona wie, że oni są razem, to Derek jednak nie chce gdzieś prowokować jakichś niekomfortowych sytuacji dla siebie, tak? Bo on, no niestety, coś tutaj odziedziczył po rodzicach i myśli bardziej o sobie niż o cudzych uczuciach. Nawijaj o dorastaniu. Schlebiaj. Chlebiej swej dziewczynie. I kochani, co tu się wydarzy? To rzecz jasna pewnie dowiemy się w następnym odcinku. Czy Derek jakby zmienia swoją przyszłość diametralnie, czy jednak nie? A może coś z tego wyjdzie? Kurczę, te relacje wszystkie są tak pomieszane. Jego z tymi dwoma kobietami, które są rodziną, to jest dramat. Dramat. No ale cóż. Z pewnością dowiemy się o wszystkich konsekwencjach tutaj w przyszłych odcinkach, do których was serdecznie zapraszam. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, komentarz, co sądzicie o tym, co tu się wyprawia. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I myślę, że właśnie takim akcentem łóżkowym zakończymy ten odcinek. Do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!